Jacek Kurski zdradził swoje kolejne plany na odświeżenie ramówki kierowanej przez siebie Telewizji Polskiej. Wracają do telewizji publicznej stare tak zwane formaty. Wrócił Pegas, wróciła Sonda. Trwają prace nad powrotem Wielkiej Gry. Wrócił Teleranek, no żeby z rozpędu nie wrócił Stan Wojenny. No, to był ciekawy format, owszem, tylko nieco nudny, powtarzający się. A jak się tak Jacek Kurski rozpędzi do tyłu w czasie wstecz, to jeszcze skończy się wprowadzeniem telewizji czarno-białej i nikt nie mówi nam, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Chociaż niektórzy twierdzą, że Wiadomości już to robią, że niby, że są czarno-białe. No na antenę ma też, to marzenie nowego prezesa TVP, ma też powrócić Dobranocka. Może powrócą w odświeżonej, słuszniejszej formie stare Dobranocki. Przed Miś z okienka może prowadzić Antoni Macierewicz, prawda? Może to być taka Dobranocka o złych skutkach genderu, o zmienionym oczywiście troszeczkę tytule, na przykład, ja wiem, no, Miś z sukienka. O, albo taka Dobranocka o współczesnej historii Polski, Bolek i Bolek. Była taka Dobranocka Gąska Balbinka, bardzo stara. Odświeżyć tytuł i będzie Dobranocka o odchudzanie emerytur, Wąska Babinka. Była jeszcze taka też stara Dobranocka, piękna, Jacek i Agatka. Pamiętacie? Nie pamiętacie. Kukiełki takie występowały i opowiadały takie różne, słuszne banialuki. No i ta Dobranocka ma chyba przed sobą najlepszą, najsłuszniejszą i najbardziej wychowawczą przyszłość. Tylko trzeba uwspółcześnić tytuł i byłby nie Jacek i Agatka, ale Jarek i Beatka. I pacynki spokojnie mogłyby wciskać nowe bajki. Dobranoc.